Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzili kontrole poselskie w ministerstwach, sprawdzali, jak przebiega realizacja 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. Niewiele jednak udało się zbadać, bo w resortach niewiele się w tej sprawie dzieje. 100 dni rządu Donalda Tuska mija jutro. Koalicja Obywatelska zapowiedziała, że po przejęciu władzy w te 100 dni zrealizuje 100 konkretów. Szef rządu przekonuje, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Większość ze 100 konkretów jest w jakiejś fazie realizacji. Prawo i Sprawiedliwość ma wątpliwości, czy faktycznie konkrety Koalicji Obywatelskiej są realizowane. Mówimy sprawdzam, informuje poseł Jacek Sasin. My nie ufamy w to, co mówią politycy rządzącej większości. Z samego rana parlamentarzyści PiS-u ruszyli na kontrole poselskie w resortach. W 100 konkretach Koalicja Obywatelska zadeklarowała zakup 6 baterii Patriot. Ministerstwo Obrony nic w tej sprawie nie zrobiło, relacjonował poseł Bartosz Kownacki. Jeżeli Donald Tusk byłby w stanie kupić 6 baterii Patriot w 100 dni, a jeszcze je dostarczyć na teren Polski, to byłby to niebywały sukces. Niestety od początku to było kłamstwo. W 100 konkretach jest kilka propozycji dotyczących rolnictwa. W obliczu protestów powinny być realizowane priorytetowo, podkreślał przed resortem rolnictwa poseł Krzysztof Cieciura. Pomimo tych 100 dni, które mijają, ja nie zauważyłem ani jednej inicjatywy, która miałaby na celu załagodzenie tych protestów. W Ministerstwie Zdrowia także niewiele się dzieje. Obietnice czekają i nikt się nimi nie zajmuje, zaznacza poseł Anna Kwiecień. Wśród tych obietnic znalazł się na przykład bon stomatologiczny. Nierealizowanie wyborczych obietnic Donald Tusk tłumaczy zróżnicowaną koalicją rządową, która nie na wszystkie konkrety Koalicji Obywatelskiej się zgadza, ale propozycje koalicjantów także nie są realizowane, wskazuje poseł Katarzyna Sójka po kontroli w Ministerstwie Cyfryzacji. Czy nie trwają prace nad realizacją żadnego konkretu lewicy, żadnej propozycji? Nic się w tym kierunku nie dzieje, by zrealizować swoje obietnice. Podobne wnioski na temat działań rządu ma Konfederacja. Donald Tusk okłamał wyborców. Słyszymy od posła Witolda Tumanowicza. Po tych 100 dniach rządów, właściwie tych realizacji tych 100 konkretów, o których mówił w kampanii, właściwie jest niewiele. Na 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów zrealizowanych zostało zaledwie 8, a przecież te konkrety, co przypomina politolog Andrzej Dąbrowski, miały uzdrowić kraj i poprawić życie Polaków. W wyborach mówili jedno, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki życie Polaków się poprawi, a teraz już mówią, że nie ma żadnej czarodziejskiej różdżki i że trzeba Polakom po prostu to życie utrudniać. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości podsumują jutro rano kontrole, które przeprowadzili w ministerstwach.